Dzień dobry, witamy serdecznie w nasz kolejny biblioteczny czwartek z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, z naszej biblioteki. Dzisiaj mam dla Państwa parę informacji. Rozpoczął się miesiąc maj, a maj jest uważany za taki miesiąc szczególnie bliski bibliotekom i my właśnie ten w maju przygotowaliśmy dla Państwa trochę takich różnych atrakcji. Nie tylko książkowych, o których za chwilę opowiem. Mamy też nową wystawę, Papierowe Światy. O tej wystawie jutro koleżanka Państwu Wam opowiem. Mamy swoją taką mniejszą wystawkę zrobioną tutaj przy wejściu do naszej biblioteki. I tam mogą Państwo podziwiać nasze białe kruki. Takowe też posiadamy w naszej bibliotece gminnej. Najstarsza nasza zabytkowa książka została wydana w roku 1859 w Wilnie. Także zapraszamy Państwa, można te książki podotykać, można je pooglądać, nie są za szybą schowane. Także ostrożnie się z nimi obchodząc, można zobaczyć, jakie ciekawe zbiory w naszej bibliotece, również z tych no, dla nas starodruków, posiadamy. Oprócz tych wystaw dwóch, będziemy mieli dla Państwa jeszcze w miesiącu maju spotkanie z podróżnikiem w ramach Zaczytanego Opolskiego. Będzie to spotkanie z Arturem Zygmuntowiczem, na które już w tej chwili zapraszam serdecznie. Informacje jeszcze będą, będzie plakat. Spotkanie odbędzie się 24 maja o godzinie 19 tutaj w naszej byłej sali kinowej. Serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście ilość osób będzie limitowana w związku z obostrzeniami, które już poluzowane, ale jednak jeszcze nie pozwalają na organizowanie imprez w pełnym obłożeniu, tak jakbyśmy sobie tego życzyli i Państwo pewnie też. Jeżeli chodzi o książki, które dzisiaj Państwu szczególnie chciałabym polecić, pierwsza z nich to książka Joanny Bator, Gorzko, gorzko. Drodzy Państwo, Joanna Bator pisze między innymi o Dolnym Śląsku, ponieważ urodziła się w Wałbrzychu. Mniej więcej jest to pisarka z mojego pokolenia. Także w swoich powieściach, bardzo często mrocznych i takich, powiedziałabym, nawet depresyjnych, opisuje historię rodzin śląskich. Takoważ historia również w tej książce znajduje się. Jest to bardzo obszernie opisana historia czterech pokoleń, czterech kobiet, od najstarszej Berty poprzez losy Barbary, Violetty, teraz żebym nie pomyliła imion, Violetty i na końcu przedstawicielka najmłodszego pokolenia, Kalina, której swoistego rodzaju śledztwo, jakie przeprowadza na łamach tej książki, doprowadza do poznania losów całej rodziny, która historia ta skrywa w sobie bardzo wiele tajemnic, bardzo często, tak jak już wcześniej powiedziałam, bardzo mrocznych. Autorka tutaj bardzo realistycznie oddaje i postaci, i miejsca. Czasami te granice realizmu zostają przekroczone, ale to tylko dodaje takiego dodatkowego elementu zaskoczenia, który powoduje, że ta książka jest jeszcze ciekawsza. Historia bardzo, bardzo wielowątkowa, frapująca, tak jak już wcześniej powiedziałam, opisująca losy czterech kobiet, saga rodzinna, która
której takim elementem spajającym, motywem przewodnim jest tęsknota. Tęsknota w każdym przypadku za czym innym. I takim elementem spajającym dodatkowo też jest poczucie u każdej z tych kobiet, bohaterek tej książki, poczucie, że życie innym oferuje coś lepszego. Jest to książka o pamięci, o przekazywaniu, o losach kobiety pokazanych jako walka. Walka, która jest determinowana często genami, i te geny przekazują nam albo siłę, albo niestety bezsilność, bezradność. Jest to również książka o tym, jaki wpływ na kobietę może mieć mężczyzna, zarówno ten obecny w jej życiu, który nie zawsze obchodzi się z nią tak, jak powinien obchodzić się człowiek z drugim człowiekiem po prostu, ale jaki wpływ może wywrzeć również na los kobiety mężczyzna, który jest nieobecny w życiu córki, na przykład jej ojciec. Ogólnie można powiedzieć, że jest to powieść ukazująca historię rodzin Dolnego Śląska, rodzin po części czujących się jako potrosze niemieckich, po niemieckich, potrosze uchodźczych, potrosze takich jak każda inna rodzina, w której zawsze nie zawsze dzieją się rzeczy dobre. Często są to rodziny właśnie nieszczęśliwe. Książka pełna mroku, ale pełna też klimatu takiego, który powoduje, że czytają się bardzo dobrze, bardzo szybko, no nie mogąc doczekać się finału i rozszyfrowania tak naprawdę tego końca, który Kalina oczywiście, to mogę Państwu zdradzić, poznaje. Udaje jej się rozwikłać wszystkie tajemnice, które gdzieś tam głęboko w szafie drzemały i które zarysowały jakby losy tej rodziny na przestrzeni czterech pokoleń. Drugą książką, jaką chciałabym Państwu dzisiaj zaproponować, ona tak trochę, jeżeli chodzi o klimat, powiedziałabym, że jest podobna do Gorzko Gorzko. Jest to książka Jakuba Małeckiego Saturnin. Ja, drodzy Państwo, w Jakubie Małeckim rozsmakowałam się czytelniczo w ubiegłym roku. Jakoś tak do tej pory się zdarzało, że nie miałam, może tak, może mam za duży wybór tutaj, żeby faktycznie sięgać po każdą książkę, którą tam w danym momencie chciałabym przeczytać. No za dużo tego po prostu jest. Ale w pewnym momencie kupiłyśmy akurat nowości w tamtym roku i pojawiła się książka Rdza, po której przeczytaniu od razu wiedziałam, że Jakuba Małeckiego będę czytać dalej. I w tym roku, na początku roku, wypożyczyłam Dygot, który też serdecznie polecam. Książka wspaniała, po prostu wspaniała. I Saturnin jest to nasz najnowszy zakup. Znaczy tak, najnowszy zakup to aktualnie mamy w opracowaniu. Jest to książka, ta jest ostatnio napisana przez Małeckiego, natomiast nie mieliśmy książki pod tytułem Horyzont, co postanowiłyśmy oczywiście z koleżanką naprawić i zakupiłyśmy ją teraz w ostatnim zakupie, jest w opracowaniu. Pokrótce o czym Saturnin. Saturnin to imię głównego bohatera, jest to 30-latek, mieszkający i pracujący w Warszawie, jest przedstawicielem handlowym, wiedzie w jego mniemaniu bardzo nieciekawe życie i uważa się za króla idiotów. Zmaga się między innymi z nadwagą, jest nieśmiały w stosunku do kobiet,
ma problemy z nawiązaniem związków tak zwanych damsko-męskich. I w pewnym momencie Saturnin, Satek, jak nazywa go jego mama, dostaje właśnie od tejże swojej matki telefon, w którym informuje go matka, że zaginął jego dziadek, prawie stulatek. I oczywiście Saturnin, wkurzony, ponieważ nie bardzo palił się do wizyty w swoim rodzinnym domu z różnych przyczyn, które Państwo odkryją sięgając po lekturę książki. No, postanawia, że bierze urlop w pracy, postanawia wyruszyć, pomóc szukać dziadka i w trakcie tych poszukiwań zostaje odkryta kolejna, tak jak w tej książce, tutaj również tajemnica rodzinna. Książka również mroczna, taka też trochę dołująca, można powiedzieć, ale mimo wszystko ja serdecznie polecam. Uważam w ogóle, że jest pora na czytanie, znaczy każdy w swoim osądzie musi stwierdzić, czy jest gotowy na książki takie, które w danym momencie mogą zdołować. W każdym bądź razie obiecuję Państwu, że następnym razem może poopowiadam o jakichś śmieszniejszych historiach. Te do takich nie należą. Natomiast warto, bardzo warto. Joanna Bator to bardzo ciekawa, uważam, jedna z ciekawszych polskich pisarek. Natomiast Jakub Małecki należy do tego młodego pokolenia. Urodził się w 1982 roku, także to młody mężczyzna. Pisał najpierw w nurcie szeroko pojętej fantastyki, publikował swoje opowiadania na łamach różnych pism. Natomiast kolejne jego powieści pozwalają zaklasyfikować go właśnie do nurtu powieści obyczajowej. Serdecznie Państwu polecam te nowości, kupione jeszcze na przedwiośniu, a teraz, ponieważ wiosna, miejmy nadzieję, w końcu się rozkręci, więc no i miesiąc maj, miesiąc bibliotek, postanowiłyśmy z koleżanką za aprobatą dyrekcji kupić trochę nowości jeszcze tak, żeby Państwo mogli przed wakacjami zakosztować nowych książek. I jest tam między innymi Hanna Greń w kilku tomach kolejnych swoich powieści kryminalnych. Jest Mieczysław Gorzka, którego do tej pory nie mieliśmy w bibliotece, a na polecenie jednej z czytelniczek, takie, proszę Państwa, takie polecenia z Państwa strony też bardzo doceniamy i bardzo sobie chwalimy, ponieważ no nie jesteśmy w stanie śledzić i czytać wszystkiego, tak żeby być na bieżąco i bardzo sobie cenimy te rekomendacje z Państwa strony. Także mówię, Hanna Greń, Gorzka, jest nowy Remigiusz Mróz, jest nowa powieść Aubeny Grabowskiej w tych naszych nowościach. Jest też trochę literatury popularno-naukowej, publicystyki. Jest najnowsza biografia, autobiografia Baracka Obamy, Ziemia obiecana. Jest jedna z moich ulubionych, tam znajdujących się już Państwu nieraz pokazywałam, reportaż podróżniczy i jest książka opowiadająca o Cyprze. Także serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki, odwiedzajcie nas Państwo, bo do zobaczenia naprawdę sporo ciekawych rzeczy, do obejrzenia te nasze wystawy, które jest jedna przywieziona z biblioteki, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, z którą współpracujemy, także dzięki uprzejmości tej biblioteki do Państwa dyspozycji zapraszamy, a druga przygotowana przez nas, pieczołowicie wyłuskane nasze białe kruki. Zapraszamy serdecznie i proszę sobie zanotować w swoim kalendarzu spotkanie z podróżnikiem. Będą jeszcze plakaty panem Arturem Zygmuntowiczem, 24 maja, godzina 19. Zapraszam serdecznie do Gminnego Ośrodka Kultury. Śledźcie profil facebookowy naszego Gminnego Ośrodka Kultury. I tyle dzisiaj z mojej strony. Do zobaczenia następnym razem.